Witam wszystkich. Dzisiaj kolejny zbiór arbuza. Są różne wielkości, od maleńkiego do średniego, dużego. Różne odmiany, te malutkie, większość niedojrzałych, te psinki, to pójdą na nasiona, jeśli oczywiście dojrzeją, a te większe do konsumpcji. Są tu różne arbuzy o różnym miąższu, żółtym, czerwonym, pomarańczowym, jak ten, podłużne, okrągłe, przeróżne. W sektorze drugim mam tylko tam dwie sztuki. Jedna jest na altance, drugi arbuzik się położył na puszczaku. Resztę zerwałem. Zobaczycie tutaj na wiacie. Też wszystko powykopywałem, wszystkie chaszcze powyrywałem. Też były dwa arbuziaki, jeden mniejszy, drugi większy. To, że tu już nic prawie nie ma. Bataty, orzeszki ziemne. No i tyle chyba. I tutaj jest też końcówka. Zostawiłem sztuk 6. Czekają na zbiór. Ułożyłem je tu w rządku. Pędy były dosyć długie, więc udało się je tutaj ustawić. Też pójdą do zbioru. Myślę, że kwestia tygodnia, góra 10 dni, w połowie września, no maksymalnie przy pogodzie do 20 września maksymalnie mogą tu być. Także tydzień, półtora do dwóch tygodni maksymalnie te arbuziaki mogą tu zostać. Oczywiście to wszystko zależy od pogody, która w tym roku niestety jest kapryśna. Tu jeszcze jest maluszek, nie ma szansy dorosnąć, bo już jest taki malutki, jest w miarę, no gdyby była pogoda taka naprawdę, ale nie ma szansy. Dobre i tyle, że w tym roku urosło to, co urosło. Jestem szczególnie zadowolony z tego, że tyle fajnych odmian udało mi się uzyskać w tym roku, zważywszy na warunki atmosferyczne w tym roku, kapryśną pogodę, a mimo to te właśnie odmiany, bardzo rzadko spotykane, które już nie można w zasadzie nigdzie kupić prawie. Zobaczcie, każda inna. Inna odmiana, inny arbuziak. Fantastyczny. Ten jest objawem miąższu, bo wiem już, ostatnio właśnie konsumowałem go. Fantastycznie słodziutki. Tak samo ten pomarańczowy. Dzisiaj operacji nie będzie. Zostawiam je, żeby po prostu sobie dojrzały, żebym mógł mieć je na nasiona, niektóre do konsumpcji. Jak przyjdzie czas konsumpcji, zrobię jakiś filmik i pokażę wam, czy dojrzało wszystko, czy jest ok, jaka jest kolorystyka i jaki jest stan owoców. Także trzymajcie się, dzięki za uwagę i siemano.